Grupą ofiar wypadków, która najszybciej rośnie, są rowerzyści. Po tym, jak za rządów Platformy zaimportowaliście do naszego prawa idiotyczny pomysł, żeby pozwalać rowerzyście na wtargnięcie pod koła, pan minister w czasie debaty nad poprzednią zmianą ustawy mówił, że jest świadomy tego problemu, że pracujecie nad tym, odrzuciliście wtedy moją poprawkę na ten temat, żeby zabronić rowerzystom tych wtargnięć, ale powiedzieliście, że będziecie nad tym pracować. I co? I znowu mamy jechanie po kierowcach zamiast tego. Co z tamtą ustawą? Co z tymi zmianami? Jeśli chcecie naprawdę coś zrobić dla bezpieczeństwa, to pozwólcie Polakom na to, żeby się szybciej bogacili, znieście akcyzę na sprawdzane samochody, znieście PTC od sprzedaży auta, pozwólcie im wymieniać te auta na nowsze, na lepsze, żeby dorównywali swoimi autami sąsiadom z zachodu, z którymi lubicie ich porównywać, że powodują tam rzekomo mniej wypadków. Albo chociaż zmieńcie ten kretyński system OC, w którym to właściciel, a nie sprawca ponosi konsekwencje finansowe, co nie zachęca do ostrożnej jazdy. Dziękuję.